chciałem ci przedstawić naszego nowego sublokatora. Znowu? Jest naprawdę bardzo cichy. Poprzedni też miał być cichy. No i co? Awanturował się, jak go aresztowali? Nie. Fabryka amfetaminy w moim domu, Boże! No, no tak, był trochę niewyraźny, ale temu naprawdę bardzo dobrze patrzy z oczu. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Jak państwo mają wspaniale urządzone mieszkanie? No co za smak, co za wspaniały styl. O, a pani w tym szmaragdowym jest naprawdę doskonale do twarzy. No ten postawny mężczyzna, no to musi być gospodarz tego całego domu, no. Bardzo miły pan. Czy ale, mogę państwu przedstawić ale to ofertę nie... telewizji satelitarnej? Nie może pan, dziękujemy bardzo. No nie, ale mamy teraz wspaniałe ja pakiety, wiem, że macie, proszę. Ale dziękuję bardzo. Panie Tomku! To jest pan Tomek, nasz nowy sublokator. Dobrze mu z oczu patrzy. No dobra, to z oka, no. Co się panu stało? Słucham? Co się panu stało? W oko. Nic. A, w to zasłonięte. Wypadek na hulajnodze. Zygmunt, on mi się nie podoba. Ale nie musisz się z nim całować, to jest sublokator. Mówię ci, że on mi się nie podoba. Ale dlaczego? Podaj choć jeden powód. Trudno wybrać choć jeden. Skąd wiesz, że w nocy nie przyjdzie i łba się kierą nie utnie? No przesadzasz, no. Przesadzasz. Mogę tu powiesić płaszcz? Tak, bardzo proszę. Widzisz, grzeczny, pyta się o wszystko. Jak ci łeb utnie, to inaczej będziesz gadał. W ogóle nie będziesz gadał. Panie Tomku, podoba się panu tutaj takie odludzie? Lubię samotność. No i widzisz, bardzo dobrze, nie będzie nikogo sprowadzał. Jak będzie potrzeba pomocy, to my też nikogo nie sprowadzimy. A to tylko pewnie cię zabije i porąbie. Od razu czarny scenariusz. To spójrz na niego. Jak nie czarny, to jaki? Poproszę o krzesło. Dobrze. Można wiedzieć, czym pan się zajmuje? Jestem kaletnikiem. A co pana sprowadza w nasze strony? Skóra. Poszukuję skóry. Macie tu niedaleko jakiś zbiornik wodny? Tam jest takie jeziorko niewielkie, a pan łowi? Zatapiam. Najpierw patroszę. Zygmunt, ja ci mówię, musimy zadzwonić i zgłosić obecność tego człowieka. Zwariowałaś? Dlaczego? A jak on jest z urzędu skarbowego? Mówię ci, wynajmijmy mu ten pokój legalnie. Nie ma mowy. Nie będę płacił tym złodziejom. Uczciwy Polak nie współpracuje z urzędem skarbowym. Zagrajmy w otwarte karty. Panie Tomku, przepraszam bardzo, nie przeszkadzam. Panie Tomku! Mam pytanie do pana. Przepraszam, pan jest może z urzędu skarbowego? Nie, seryjnym mordercą. Jestem synem Lucyfera. Kamień z serca. Zygmunt, ja się boję. Czego? Jak on nas zabije i porąbie! Wolę to, niż dać forsę tym złodziejom. Chciałem ci przedstawić naszego nowego... Yeah.
Bardzo mi miło, żeście przyszli mnie odwiedzić na tym oddziale chorób zewnętrznych. No, nie myślałem, że aż tylu przyjdzie dzisiaj. Jestem taki wzruszony, że z trudem powstrzymuję mocz. Ja już jestem po badaniach. Okazuje się, że mam stół kozrost. Taka choroba cywilizacyjna. Występuje w krajach dynamicznie rozwijających się. No, zrobili już mi całą stołkografię i będą operować mnie. No nie wiem kiedy, prawdopodobnie jeszcze rok. Muszę czekać. Najpierw tu mi chcieli grzebać, nie? Ale profesor powiedział, że tu może mi się głos zmienić. A ja bym nie chciał wracać do polskich słowików. Jestem pełen nadziei, muszę powiedzieć. Chociaż to oczekiwanie jest bardzo trudne. Bo jak ktoś był... Siostro! No, i tak to jest. Ja jeszcze nie podpisałem zgody na operację. Bo wiecie, no... Stołek to stołek, nie? Dzięki niemu mój stan jest stabilny. Mogę i tak jeszcze, nie? I tak mogę trochę, nie? Tak nie mogę, bo tutaj ta jedna noga się robi taka prostata tutaj z tej strony. Byłem u znajomego ortopedzia i on mi powiedział, że najlepiej te nogi moczyć. Jest szansa, że same odpadną. A dekel może zostać, bo jakby chcieli wykopać, to nie będzie tak bolało. Muszę wam powiedzieć, stołkoza nie jest taka groźna. Tu przywieźli gościa, co cierpi na przemównicę złocistą. To miał ręce tak usztywnione, od razu mu trybunę odcięli, nie? Bo... I mu nad ranem się ręce tak złożyły, i jest podejrzenie, że będzie miał orędzicę. A wiadomo, że po orędzicy to zawsze jest zapalenie opon w Warszawie przez Sejmy. Muszę wam powiedzieć, no to czekam cały czas na tych lekarzy. Cholerny świat, bo to część odeszła od łóżek, bo się nie dało odsunąć. Nie? Część wyjechała za granicę. Tam konserwować urządzenia sanitarne. Siostro! No, i tak to jest. Ona mnie nie lubi. Ona mówi, że na sześciu nogach to karaluchy chodzą. A co za... No, a co to? Jak tak dobry, przepraszam. Dzień dobry, przepraszam. Do izby przyjęć to gdzie? Tam, to tam, gdzie te kobiety siedzą tam. Te? Nie, te dziwne tam, co tam siedzą. Co się stało? Bo męża wsadziłam do karetki, a sama na pieszo przyszłam. To znaczy, że karetka jeszcze jedzie. No. Ale jak pani męża w karetkę wsadziła, pani idzie wózek załatwić za niego. Bo może mieć mięśnie zwiotczałe. I to... Cały czas. Siostro. To jest światowej sławy profesor Molesta. I teraz będzie w Europarlamencie trzymał rękę na pulsie. Za nasze sprawy. Nie ma wolnych łóżek. A na strychu pani była? Byłam, ale tam lekarz z pielęgniarką leży. No wszyscy dzisiaj chorują, nie? A w kotłowni? Nie, tam już nie ma kotłowni, tam teraz palarnie zrobili. Palarnie? Tak. Dochodzi do tego... O, ma pani szczęście, łóżko się zwolniło, niech pani leci, bo ja.
Pani leci, zapyta się, które. Dobrze, żeście przynieśli coś do żarcia, słuchajcie, bo widzę, że kupiliście te tańsze. Pewnie w biednej rączce, co? Ale dobre i to, muszę wam powiedzieć, bo mówię wam, nie idzie tu tego jedzenia spożywać, no. Wszystko, muszę wam powiedzieć, jest sporządzane według receptury doktora Edkera. Zupki nie dość, że wodniste, to jeszcze czuć chlorem. Nie. Nie! Papier musi mieć każdy swój. To... Ty, gdzie ty tam leziesz? Ej! Tam jest damska! Chłop po tych lekach węch stracił zupełnie. No mówię, no nie rozróżnia toalet. Siostra go nie lubi, bo on się co prawda regularnie opróżnia o 6 rano, ale budzi się o 9. Siostra nie wytrzymuje. Słuchajcie, jeszcze pachnie palmą. Pewnie leżał obok margaryny. No. Gdzie oni już tych podsłuchów nie pozakładali? Boże, czego się oni boją? Czego? No. No, chcesz gryza? Dobrze, to słuchajcie. Już dawno nie miałem tak dobrze w ustach, słuchajcie. Mogliby nas tym karmić. No, tu są same witaminy. Inaczej te małpy nie byłyby takie sprawne. Mam swój. Do analizy to za dużo tejże. Za dużo, no. Mówię wam, jak już chorować, to lekko. Tak, żeby się lekarz nie dowiedział. Wszystko to... Siostro. Byle. Co, z Meksyku były? No tego mi brakowało, żeby zachorować na grypę tą NH1 plus 1. No i co, pani Basieńko? Panno Basieńko. I co, przyszedł? Nie przyszedł, no tak jest. Jak wejść, to wszedł, ale jak przyjść, to nie ma. No, i tak to jest. Człowiek nie ma pieniędzy, to jest prawda. Wiecie, jakbym miał pieniądze, bym pojechał sobie do jakiejś kliniki Demelli. I by mnie tam zoperowali. A tak to człowiek jest dany na fundusz zdrowia, a fundusz wszystko zrobi, żeby nasze dni były policzone. Jeszcze nie było... Kurde, będą nas ewakuować, słuchajcie. Dobrze, że mam radyjko, z wiadomości się dowiem, gdzie nas przenieśli. Dostałem to radyjko, słuchajcie, od takiej jednej Marii Panny z Torunia. Naprawdę, ona tu przyjeżdżała, bo odwiedzała ojca, nie? Ojciec jest dyrektorem, on tutaj... Miał wstawiane majbachy tutaj, nie? Czy coś takiego, nie wiem. Teraz zachorował na geotermę, nie wiem jak będą go leczyć. Ale ona była bardzo miła, nawet chciała mi taki cieplejszy beret dać, nie? Ale ja powiedziałem, że na filsach wyrobię, nie? Tam innego. Dzień dobry. Jeszcze wczoraj,
Proszę? Dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Chyba zabłądziłem. No nie chyba, tylko na pewno. To teraz jest przebudowane, to zrobili. A gdzie ja jestem? No to jest odwiedzalnie zrobili teraz. To wszystko to odwiedziny? No, rodzina moja. Tu bliższa, tam dalsza. Co? Proszę pana, bo ja do badań. Do badań? Nie szkoda było flagi? To jest wezwanie do sądu. No, wie pan co? Ja mam... Dna. Co? Do badań dna. Nie, to jest skrót. Tu są kropki. Jaki skrót? To, no, DNA. Dolegliwość narządów chyba, nie wiem. A to A? Ja wiem, może amputacja, cholera wiem. Chciałem się zapytać, nie? Bo tutaj ja mam... Pani doktor! Ja mam... Pani doktor! Jeszcze nie raz nie wolam się rozpogodzić. Jeszcze nie raz. Jeszcze nie raz. To nie jest pani doktor. Salowa, Wanda Lizol. Brała udział w szansie na sukces. U nas kaczki podaje. Chętnie bym zamówił pół kaczki, ale ja do badań muszę na czczo. A pan skierowanie ma? Pan jakieś coś? Mam. Pan idzie na informa... Ile tu jest? 7,5. A, to do ordynatora. To wiemy. No właśnie. Musi pan iść tam, gdzie jest B. A. Nie A, B. Nie E, B. O. To się nosi na butach. Proszę. No widzicie, no i będzie, no i jak za taką służbę odwdzięczyć się mamy, no? Albo koperta, albo dynamit. Albo co, modlić się trzeba w Częstochowie, żeby coś w ozdrowieńczym cudzie zmieniło służbę zdrowia w służbę chorym ludziom. Siostro! No i tak to jest. Zelona Stowik i jego kamareciarnia oraz jako profesor Molesta Jacek Fedorowicz. Tomek! Tomasz! Widziałeś moje spodnie od dresu? Jak się ojciec o coś pyta, to chyba można odpowiedzieć. Witaj, super ojcze! Mówiłem ci, że wszystkie spodnie możesz pożyczać, tylko nie wyjściowe. Do szkoły były mi potrzebne. Po co? Na kółko teatralne. A co graliście? Alladyna? Ludzi bezdomnych. Bezdomny to ty zaraz będziesz. No. Ładny dresik. Wziął mi jeszcze kantro, sprasował, no. Gówniarz. Matą. Matą to twój ojciec. No. Przynajmniej w czymś się zgadzamy. Klapki widziałeś? Czy klapki widziałeś? Zaraz cię rzucę. A drugi? Matka wzięła. Przecież widzę, że masz. Masz, weź sobie te klapki, proszę, zjedz sobie je. Zupę sobie z nich ugotuj. Klapuśniak. Przez ciebie mi stópki przewieje. Ty, a co ty tak cały dzień grasz? Nie można z tobą normalnie porozmawiać. Proszę bardzo.
Proszę bardzo, rozmawiajmy. O czym chcesz ze mną, ojcze, porozmawiać, co? Co? Dobrze tam wszystko? U ciebie w życiu ogólnym? W życiu ogólnym dobrze. No to graj sobie, graj. No. Ty, a ty nie masz za rok matury przypadkiem? W tym roku mam. No to ty się bierz do nauki szybko. Tato już wszystko umie, no. On już wszystko umie. Wszystkie rozumy pozjada. No twój akurat sobie zostawiłem. Raczej bym się nie najadł. Zobaczysz, będziesz spał w nocy, to ci znów majty zwiążę. W tym momencie gaś laptopa. Laptopa gaś! To nie jest świeczka! To się wyłącza! Nie pyskuj, do nauki w tym momencie! Tato, ja się teraz uczę, przeszkadzasz mi! Teraz nie ma książek, zeszytów, teraz wszystko na laptopach się odbywa! Tak? Tak! A z czego ty w ogóle zdajesz? A na przykład z historii! No to proszę bardzo, szybciutko. Proszę. Bitwa pod Grunwaldem. 1854. Dobrze. Coś tam umiesz. Może zda. W co grasz? Ksiądz nam zadał pracę domową. Musimy przejść grę, jutro zrobi kartkówkę. Jaki tytuł? Biblia kontra Koran. I kim grasz? Biblią. No ale co to za chaos? Bo to początek gry, jest ojciec. Ty kojarzysz cokolwiek z Biblii? Oprócz tytułu? Kojarzę. Z tej konopnickiej, tak? Tak. No ale to jakaś gra jest erotyczna, no. Co ty biegasz nago po łące? Tato, jestem nagi, bo jestem Adamem i nie po łące, tylko w raju. No to ubierz się. Muszę znaleźć jabłko. No to szukaj. Szukam. No ale na drzewach szukam. Dobrze, że mówisz, bo miałem kopać. O, tam masz jabłko. Widzę. Jest jabłko, no i... Jedz jabłko! No co mi naciskasz? Teraz za duże kęsy wziął, a Adamek mi się zaraz zadławi. No ale jabłko pomogło. Pomogło. Ubrał się. No wiem. A kto to jest oto? Chyba jakiś kierownik kraju. Tak, taki szef. Ale jakiś wkurzony. Dlaczego on cię wygania? Bo zjadłem jabłko. No to miałeś z gołą dupą latać? Oj. Ojciec, ty nie masz czegoś do zrobienia? Byś jakiś sport pouprawiał. Uprawiam. Tak, chyba triatlon. Jaranie, chlanie i spanie. Przynajmniej mam dobre wyniki. No. Byłem wczoraj w liceum. Po co? Przecież bez gimnazjum cię nie przyjmą. U ciebie w liceum byłem na wywiadówce. Jak, podoba się wyższa uczelnia? Powiem ci, że wychowawczyni się bardzo zdziwiła, że przyszedłem na wywiadówkę. No bo nie chodzisz, matka chodzi. Nie o to chodzi. A co? Miałeś 2 dni nieobecności w szkole. Chyba miałem usprawiedliwione, nie? No tak. No to co się mi czepiasz? Bo powiedziałeś, że byłeś na pogrzebie ojca. No. Bo nagle ci zechciało pójść na wywiadówkę. Na drugi raz zapytaj, a nie na debila wychodzisz. Może faktycznie. No. A ty nie pyskuj. A na przykład znalazłem u ciebie w plecaku papierosy i zapalniczkę. Możesz mi to jakoś wytłumaczyć? Na czego tu nie rozumiesz? Czyli się nie bronić, palić papierochy, tak? A to nie palę. Przetrzymuję Krzyśkowi. To niedobrze. Co? Mam zacząć palić? Nie no, będziesz musiał Krzyśkowi 4 odkupić. Zjarałeś Krzyśkowi szlugi, ale bez obęcki. Zjarałem, bo się zdenerwowałem, że ty palisz. Co to jest oto? Jakiś kajak. Tato, nie kompromituj się, no, to jest Arka Noego. Aha, od tego zespołu. Nie. Od tego zespołu. Słuchaj, a dlaczego już do nas Krysia nie przychodzi, co? Zerwałem z nią. Jak, zerwałeś z Krysią? Tak. Ona taka wykształcona, była taka inteligentna, miała takie perspektywy. Oj, chłopaki się ze mnie śmiali, że chodzę z mleczarnią. To synek. Chyba lepiej chodzić z mleczarnią niż ze stolarnią. Jakoś 20 lat temu taki mądry nie byłeś. Ty nie widziałeś matki 20 lat temu. Też wykształcona, też miała perspektywy, to się urodziłeś i wszystko wyssałeś. Ja się na ten świat nie prosiłem. Dla nas też to była niespodzianka. Po co ty tam? Co to jest oto? Morze. Takie czerwone? Bo to morze czerwone. No to po co tam idziesz? Tato, bo mnie gonią. Niemcy? Egipcjanie. To się targów. Tato, wyprowadzam naród z niewoli.
No to wyprowadź naród w pole, ale nie w morze, potopią się, kajaków nie ma. Tato, zobacz, walnę laską i się może roztąpiło, widzisz, i tunelem sobie idę, no. Fajna laska. No. Na działkę by mi się przydała, muszę oczko przekopać. No ale biegnij szybciej, bo cię zalało. No i cię zalało. No bo stoisz za głową i gadasz mi. Jak nie umiesz grać, to nie graj. Proszę, pokaż mi, no. Nie działa. Wciśnij start. Nie szpanuj angielskim. Ty. A ty nie masz przypadkiem za rok matury z angielskiego? W tym roku mam. No to proszę, bardzo szybko. Sprawdźmy angielski. Jak jest jabłko? Pytasz w sensie... W sensie Jonathan Champion, jabłko, no. Peach. Peach to jest napój. Jabłko to apple. Apple. No. Apple. A jak jest tydzień? W sensie 7 dni pod rząd. Poniedziałek, wtorek, środa. A weekend to sobota i niedziela. Weź się, synek, za siebie, bo ja tą twoją maturę to... Black widzę. Ja przynajmniej do matury podejdę. To były inne czasy. Inne. Potem ktoś wymyślił ogień, koło. Ty się często wyprostowany chodzisz. Taki jesteś mądry? Po matce. Nie pyskuj. Siadaj. No. Mam morze. Co? No dobrze, no. Weź mi to dostąp. B. No i biegnij. Biegnij, no. Co to za guzik? Nie wiem. O kurna, włączyłeś turbosandały. No. No i przebiegnij. No i w końcu coś ci w życiu wyszło. No. Ojciec, uważaj, bo teraz spalą na nas plagi. Niemieckie? Egipskie. Uważaj, żaby! Ale brzydkie. Jak Niemki. No ty na niej nie patrz, tylko je wal! Kogo? No żaby, no przecież. Co to walę? Trafiłeś? Nie wiem, bo ciemno. Kurna, plaga ciemności. Coś długo, ojciec. No. Nie, ojciec. To nie jest plaga ciemności. A co? To jest 11. plaga. Jaka? Nielegalne Windows.